Jeszcze! Jest kapitalna bramka! Morawski kontra, Nilsen Morawski, tak, ma piłkę! Adam Morawski jest wielki! Lijewski! Lijewski! I teraz Zoltan, nie podpal się, ale też wykorzystajmy to Lawra! Gol! Jest remis! Brali Wlatu Pana! To jest koniec! Środa, 4 dzień marca, minęła godzina 10. Łukasz Lasia, zapraszam na kolejny radiokanał Kontratak. Zakończyła się faza grupowa w Lidze Mistrzów. Niezwykły weekend za nami z udziałem polskich drużyn. PGW Wiwe Kielce pokonało THW Kiel 32 do 30. Natomiast Orlen Wisła Płock przegrała w Wirun z Bidasoa 19-24, ale tak jak Wiwe melduje się w następnej fazie. O tych meczach, a także o kilku innych spotkaniach porozmawiamy dzisiaj w doborowym towarzystwie. Michał Matysik, były reprezentant Polski, który skomentował z Piotrem Karpińskim spotkanie, emocjonujące spotkanie w Kielcach. Witam cię, Michał. Witam, dzień dobry. Otrząsnąłeś już się po wszystkim? Tak, oczywiście, ale przyznam, że mecz był jeden z takich bardziej porywających. Zresztą atmosfera w hali, ci co byli na pewno nie żałują. I co, no trzeba życzyć, aby takich meczów było naprawdę więcej, bo może ten mecz trochę był szalony, może czasami moment zadziwiający. Fragmentów, kiedy wszyscy łapali się w hali za głowę, było pewnie co niemiara, ale to są właśnie te emocje, które chcemy oglądać. Jest z nami również Krzysztof Wandyk, dziennikarz Kanal Plus. Człowiek, który skomentował awans Orlenu Wisły Płock do następnej rundy. Mecz wydłużał się niesamowicie. Tak, długo to trwało, nie? Chodzą głosy, że jeszcze trwa to spotkanie. Rzeczywiście, w głowach co niektórych, myślę, szczególnie rywali z kraju Basków, ten mecz będzie jeszcze trwał i trwał, być może do następnego sezonu. Zobaczymy też, jak oni będą w Hiszpanii finiszowali. Dużo przerw w grze, zupełnie inaczej rozpoczęli Baskowie w porównaniu do meczu z Płocka. Byli bardzo zdeterminowani, tam była próba takiej kontaktowej gry, sędziowie od razu przerywali, zatrzymywali czas, upomnienia, kary 2 minut, więc przerw było bardzo dużo. I szczerze mówiąc, no byłem zaskoczony tym, że walczą aż z takim zacięciem i przez cały mecz, no bo pierwsza połowa należała do Wisły, a gospodarze ani przez moment nie zrezygnowali z walki. No to było piękne, to było wspaniałe. Porozmawiamy sobie jeszcze w dalszej części programu o tym spotkaniu. Na początek, panowie, tylko 4 kraje tak naprawdę wprowadziły po 2 zespoły do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. To Francja, Niemcy, Węgry i właśnie Polska, więc nie jest tak źle z tą polską piłką ręczną. No chcielibyśmy w takim razie, aby to się przełożyło rzeczywiście nie tylko na tą piłkę klubową, ale na reprezentację. Nie mam z tym żadnego problemu, żebyśmy byli w czwórce europejskiej. Biorę to w ciemno. Mówisz na piłkę klubową, a mi zawsze brakuje sukcesów polskich klubów w Pucharze EHF, bo tam wyjście z grupy to już byłoby nie wiadomo czym, a czegoś takiego przecież, to coś takiego się nie zdarza. I nie wiem, kiedy się zdarzy. Natomiast no tak, no można sobie samopoczucie poprawiać, że jesteśmy w elicie. Natomiast też rozumiemy oczywiście, w jaki sposób do tej elity wchodzimy. Nie mamy jakości na Ligę Mistrzów czysto w Polsce, więc no musimy brać graczy z innych krajów coś za coś. Jeżeli chcemy oglądać poważną piłkę ręczną z najwyższego europejskiego poziomu, to musimy rekrutować najlepszych graczy, bo w Polsce po prostu graczy na poziom czołowej 16 czy też 8 Ligi Mistrzów po prostu nie ma. Ważne w każdym razie, że ten postęp jest widoczny, jeśli chodzi o polskie kluby. Chociażby Vive, 3. miejsce rok temu, 4. w fazie grupowej, w tym sezonie o 4 punkty więcej. Także trzeba to docenić, mimo zmienionego składu tak naprawdę w zespole Talanta Duszebajewa. Przed tym meczem z Kilonią Arsjom Karaliok powiedział, że chcemy pokazać, że nie ma za dużej różnicy między 1. a 3. miejscem i chyba to się w głównym stopniu udało, prawda? Akurat w tej grupie rzeczywiście tak się ułożyło, że te nawet mecze bezpośrednie, do których możemy się chyba najlepiej odnieść pomiędzy PGE Vive a THW, pokazały, że rzeczywiście ta różnica jest niewielka. Różnica punktowa rzeczywiście była już troszkę inna, no bo pozostaje nam dziś może z jednej strony to, co powiedziałeś, Łukasz, zadowolenie, jest jakiś progres, jest 3. miejsce w grupie, ale mi pozostaje cały czas w pamięci stracony punkt tu, stracony punkt tam, w sumie wielka szansa na 2. miejsce, a w kontekście zupełnie inna droga do wymarzonego turnieju w Kolonii. I tutaj mam taką
takie rozdwojenie, tak? Jeżeli chodzi o to. Z jednej strony się trzeba cieszyć, że przy tych wszystkich zmianach kadrowych, jakichś tam problemach, które gdzieś wokół drużyny były, jakość Vive na tle europejskich mocnych drużyn cały czas naprawdę jest taka bardzo, bardzo solidna, a z drugiej strony żal tej niewykorzystanej szansy, żeby jeszcze lepiej nie poprawiać tej swojej sytuacji w grupie. No właśnie, pamiętamy mecz z Porto wyjazdowy, nierzucone karne, pamiętamy dwa mecze z Montpellier, jeden można było co najmniej wygrać, co najmniej jeden można było wygrać, pamiętamy wyprawę do Skopje. Więc okazje były naprawdę znakomite, dobre momenty, żeby punktować. No cóż, stało się inaczej, no ale myślę, że nie ma co przesadnie rozdzierać szat. Jest wielki sukces, trzecie miejsce w silnej grupie, jakby nie było, to ciągle jest wielka sztuka. Być w czołówce, awansować z wysokiego miejsca, no i otwiera się droga do kolejnych wspaniałych, emocjonujących meczów. Długo wydawało się w sobotę, że nie będziemy tak rozmawiać o tym spotkaniu jak teraz z THW. Natomiast no, co się stało, że Vive tak słabo zaczęło to spotkanie, weszło rozkojarzone, popełniało błędy. No w pierwszej połowie 18 straconych bramek, tego jeszcze w tym sezonie Ligi Mistrzów nie było. No tak, tak. Tak, Ilonia wchodzi do Ligi Mistrzów, wraca do Ligi Mistrzów po przerwie i czyni to razem z drzwiami futryną. I robi show. Kawałek ściany jeszcze zabiera. Grając tak naprawdę o nic, prawda? Znaczy o nic, to jak myślę, że jak ktoś ubiera koszulkę z THW Kill, tak, i piękna, wychodzi czarna na parkiet, koszulka, złote nie ma barwy, opcji złoty, i nie ma, złote ja myślę, że nawet na treningu takie gierki szkolne mogą być tam nasycone naprawdę niezłą dozą emocji i to jest chyba sama firma, sama nazwa, miejsce, w którym trenujesz, grasz, popycha cię do tego, że nie ma meczów nieważnych, tam jest po prostu mentalność zwycięzcy kreowana od tam najmłodszych grup dzieciaków i po prostu wychodzisz na mecz, masz walczyć i tutaj nie ma znaczenia, czy przyjedzie zestaw A, B, C, D, czy któryś tam inny, głębokie rezerwy. Jedno jest niezmienne, trzeba grać o wygraną. Tak, wysoka kultura organizacyjna tego klubu, bo przecież z wychowanków to tam mamy kogo? Runę Tamkego prawdopodobnie i długo by szukać jakiegoś innego nazwiska. Natomiast ci, którzy przychodzą, no czują, że to jest po prostu wielki europejski klub. I dobrze wiedzą, że w ostatnich latach z Vive to oni nie wygrywali. Więc nawet jak przyjeżdżają bez Niklasa Landina na mecz do Polski, no to oni postawią trudne warunki, bo oni są wicemistrzem Niemiec, liderem Bundesligi, mają niesamowitą jakość, grają kapitalnie, z pewnymi wyjątkami w tym sezonie Ligi Mistrzów. Zakończą fazę grupową na pierwszym miejscu, więc szlachectwo zobowiązuje. No i dzięki temu oglądaliśmy spektakl niesamowity. Aż zazdrościłem Michałowi, że ma okazję być i komentować to spotkanie, bo no to jest poezja po prostu taki mecz. Jeszcze zakończony zwycięstwem naszych to już w ogóle, bo już zdarzyło nam się nieraz, nie dwa pojechać na przykład do Kielc na jakiś pięknie zapowiadający się mecz i kończyło się remisem albo jedną, dwiema bramkami do tyłu. Oglądaliśmy spektakl, ale był niedosyt, no bo nie było zwycięstwa. Tutaj gonienie wyniku przez wiele, wiele, wiele minut. No właśnie, to głównie podniosło niesamowite temperaturę tego spotkania, bo przez większą część meczu to Vive musiało gonić. To Vive popełniało takie błędy, nie wykorzystywało idealnych sytuacji na zdobywanie bramek. No właśnie. Tam wszyscy aż po prostu nie wierzyli, że to się dzieje naprawdę. No ale na koniec... Czy to zbyt duże przemotywowanie mogło być? Duża mobilizacja? Z jednej strony na pewno, bo każdy wiedział o co gra, po co gra, na pewno gdzieś tam korespondencyjnie każdy śledził w głowie wynik z Wesprem, bo przecież tam Montpellier też walczyło w końcu o to trzecie miejsce. No i chęć, no ale przede wszystkim to jest ostatni mecz grupowy, to jest mecz z THW, to też daje takie dodatkowe pokłady, dodatkową, niesie taką nutę emocji bardzo dużą. Ale nie, tutaj sytuacji, które miał i Blasz Janc, i Arek Moryto, to nie można powiedzieć, że nagle się goście spalili, bo... I Mateusz Jachlewski. Na tym polega... Bo nagle nie wiedzieli, co zrobić z piłką. Absolutnie, no to był po prostu taki trochę mecz cudów, który naprawdę zastanawia, jak to się mogło dziać. Ale na tym polega też sport, no przecież gdybyśmy oglądali mecze, których skrzydłowi mają 100%, obrotowi mają 100% w ataku i jeszcze rozegrania też tam dają od siebie po kilka bramek, to byłyby to cholernie nudne widowisko. Więc to, że ktoś nie trafi, że ktoś zostanie obroniony przez bramkarza, no to jest normalne. A to już jest zupełnie inna poezja, tak? To, co zrobili i Andreas Wolf, i Quenstedt w bramce,
Tak, no, naprawdę, to było coś wspaniałego. Wiecie, ja nie lubię takich idealnych meczów, bo no, to są spotkania, okej, no fajnie, że ktoś super przygotował, panuje nad wszystkim, ma wysoką skuteczność w ataku, znakomicie broni, wszystko się dobrze układa. Nie, no, w sporcie musi być jakaś dramaturgia, takie panowanie nad rywalem, no to nie, no to szapoba oczywiście za poziom osiągnięty i za przygotowanie do meczu. Ale no, chodzi o to, żeby było przeciąganie liny, zwarcia, Krzysiu, niepewność. Twoje słowa idealnie obrazuje sytuację z końcówki pierwszej połowy, gdy Vive ustawia sobie akcję na zakończenie tej pierwszej części i Władku Leży gubi piłkę w niebywałych okolicznościach. Tak, niezwykłe i za chwilę pada bramka. Ja byłem pod szatnią w przerwie i powiem wam, że takiego talenta Dusebajewa jeszcze nie słyszałem złego. On tam po prostu, no nie będę oczywiście przytaczał tutaj słów, które tam padły, ale naprawdę to była duża złość. Zresztą potem trener tłumaczył to w rozmowie swoje zachowanie względem właśnie Wlada. Możemy ją teraz posłuchać, tą wypowiedź. No ta ostatnia akcja, no to takie głupoty, no zawodnik z takim doświadczeniem, jaki już ma Wlad Кулеш не может это делать за 7 секунд, когда было на 100% разыграно, поведено на что за граммы. А он губит такую пилку, чтобы нам жуцали за 3 секунды. Ну, то есть недопущально в этом моменте. И с этого повода я сценировал. Если бы это был рок тему, когда Влад был первый рок, то еще бы разумел бы. А раз, уж когда он другий рок у нас играет, то он не может такого делать. Панове, чи та тарифа ульгова w przyszłym sezonie może się skończyć także dla innych, na przykład dla Doruka Pechlimana. W pierwszej połowie zauważyliśmy, że Zebry często grały, zawodnicy Zebr często grali właśnie na Turka i no wchodziło. No tutaj ta taryfa ulgowa akurat dla tego zawodnika skończyła się bardzo szybko, bo to było 5-6 akcji z rzędu, gdzie widać było ewidentnie, że zawodnicy THW szukają właśnie Pechliwana na boisku, że ogrywają go niemiłosiernie. On jako ambitny, silny mężczyzna obalał bardzo ładnie, ale to nie ocenialiśmy tutaj zapaśniczych chwytów Turka. Otrzymywał te dwuminutowe wykluczenia, osłabiał defensywę. No i dość szybko usiadł na ławce, no bo doskonale tutaj teren talent Dusebajew stwierdził, że to zdecydowanie dziś to nie jest ta droga, to nie jest ten kierunek, w którym możemy stanąć przeciwko THW, no bo w środku mając taką wyrwę, na pewno nic nie zwojujemy. No właśnie, więc Romarek Gio się pojawił na placu i zaczął to wyglądać lepiej. Natomiast myślę, wracając do twojego pytania, że no tak, no chodzi o to, żeby robić postęp, więc zawodnik przychodzący, nowy, świeży w otoczeniu, ma zupełnie inne zadania i pewnie inaczej go klasyfikuje trener w pierwszym sezonie pracy niż już w drugim roku. Myślę, że jakiś plan na Doruka w głowie talenta Dusebajewa jest i w ciągu kilku sezonów ten piłkarz ręczny ma osiągnąć poziom X. Przydałby się chyba też taki następca, dobry zmiennik na tej pozycji. Ach, dobrzy zmiennicy w Lidze Mistrzów na wagę złota. Są już dawno zajęci. No właśnie. I to wcale nie jest tak łatwo, bo myślę, że to przeszukiwanie rynku potencjalnych, zdolnych i jeszcze młodych zawodników, no to w Europie odbywa się naprawdę na bieżąco i co ładniejsza perełka, to już jest tam dawno gdzieś przygarnięta i hołubiona. Ale no... Ja myślę, że z drugiej strony też trzeba dać Pechliwanowi trochę czasu, tak? Bo są zawodnicy, którzy pewne wymagania taktyczne i umiejętności indywidualne zdobywają bardzo łatwo i bardzo szybko. No, to są takie talenty, których naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele. Być może to jest typ zawodnika, który potrzebuje odrobinę więcej i takiej pracy indywidualnej i wkomponowania w zespół, aby się tak otrzaskał, obył, żeby wiedział, że nawet jeżeli przytrafi mu się błąd, to okej, wyciągam z tego wnioski i idę dalej. Arsjan Karaliok mówił to przed spotkaniem z THW, że cele były inne, ale też komunikacja na samym początku fazy grupowej Lidze Mistrzów w zespole była inna i oni się teraz już bardziej dogadują i to też widać na boisku, prawda, że no, te akcje są zgrane i... No bez i tego ani rusz. No, piłka ręczna jest sportem zespołowym i bez komunikacji w każdym praktycznie elemencie, i w defensywie, i w ataku, no nie ma czego szukać. No tutaj indywidualnie to może wystąpić solista w pięknym teatrze i rzeczywiście zrobić maestrię. W handbalu niestety wszyscy muszą funkcjonować jak jeden organizm. Jeżeli jeden się wyłamie, niestety będzie się to odbijało potem na końcowym wyniku. Ale taką maestrię zrobił akurat w ostatnim spotkaniu Aleks Dusebajew. Jego rzuty z biodra naprawdę genialnie się oglądało już po raz kolejny.
No myślisz atak w tym sezonie, atak Kielce, no i mówisz Dujszebajew. Nie ale zobaczcie, inaczej. Ja bym chciał podkreślić jedną rzecz. Karacić. Zaczął Aleks przecież w pierwszej połowie i grał bardzo przeciętnie, żeby nie powiedzieć, że tragicznie. No ale w drugiej połowie wyszedł na boisko i był zupełnie innym zawodnikiem. I to jest chyba najbardziej niesamowita rzecz w grze tego zawodnika, bo większość graczy, jeżeli nie idzie, no to trudno. Gdzieś tam już do końca, tak trochę zwiesi głowę, podda się, no nie idzie dzisiaj, to nie jest mój dzień. Dla niego nie ma, że nie idzie. Wychodzę, próbuję, no ale jak już zaskoczyło, no to potem się działo do końca. Tak, znakomity gracz, wart prawdopodobnie każdych pieniędzy, nie wiem, ale wart na pewno, żeby go oglądać szczególnie uważnie, nawet gdybym był kibicem i poszedł sobie na jeden, drugi, trzeci mecz do hali, to na pewno któryś z nich bym poświęcił tylko na to, żeby oglądać przez cały czas tylko Aleksa Dujszebajewa, już bez względu na to, co się dzieje na placu, ale skupić uwagę, takie zadanie sobie postawić, żeby patrzeć na niego, co robi, jak się zachowuje i jak funkcjonuje w drużynie, taka kamera na Aleksa i przez cały mecz. To byłoby ciekawe. Duży charakter poznaliśmy zawodniku Vive w ostatni weekend. Od stanu 18 do 22 podnieść się i jeszcze wygrać to spotkanie, to naprawdę no chyba tak. Takie zwycięstwo wzmacnia i scala jeszcze bardziej zespół. Pasuje charakter do słów piłka ręczna, prawda, panie Michale? Pasuje. No tak, tak. Musi no to być. Są, no bez tego ciężko by było podjąć taką fizyczną walkę, naprawdę, bo tam momentami odbywała się wojna na parkiecie. Oczywiście to była taka wojna w ramach przepisów, nie było jakichś tam złośliwości i tak dalej, ale no ilość emocji i tego wysiłku, bo przecież ten mecz był niesłychanie szybki. Z jednej i z drugiej strony nikt tam nie zwalniał, nie kalkulował. Momentami się aż naprawdę zadziwialiśmy, że gdzie na tym poziomie takie rzeczy się dzieją w takim momencie rozgrywek. To nie jest początek ligi, to jest już naprawdę jedna i druga drużyna mają prawo czuć troszkę zmęczenia. A mimo tego ten mecz był wręcz szalony, jeżeli chodzi o tempo rozgrywanych akcji. I tym bardziej szacun dla chłopaków z Kielc, że oni fizycznie widać są fenomenalnie przygotowani do sezonu, bo wyglądali tak, jakby to nie był mecz któryś z rzędu grany w tym systemie bardzo intensywnym, tylko tak jakby wyszli spokojnie, bez żadnych problemów i jedziemy, panowie, no kapitalnie. I jeszcze ta ostatnia akcja. Trener Talant bierze czas, wycofuje bramkarza, gra 7-6. Spodziewalibyście się, że tak może zagrać, gdzie tak naprawdę walka idzie o to trzecie miejsce wtedy już najbardziej, prawda? No bo albo wygrywają dwoma bramkami, albo jednak jest remis i cel niespełniony. Ale trener bardzo fajnie powiedział, kiedy wziął czas. Dlaczego on chce tak zagrać? Obawiał się, że wyjdzie Duwe Dówniak na przykład na wysoką jedynkę, a umie to robić fenomenalnie, że jeszcze będzie jakaś strata, że poleci kontra i będzie remis, który nic kompletnie Vive w tym momencie nie dawał, bo już wszyscy znali wynik z Wesprem. Stąd decyzja, gramy 7-6, musi się cofnąć defensywa. Przepraszam, ze Skopie. Tak, tak, no to jest jakby człowiek, który czyta fenomenalnie przebieg meczu, więc jak mówiłem przed chwilą o tym, żeby śledzić Aleksa Dujszebajewa kiedyś taki film dokumentalny powstał o Zinedine Zidanie, kiedyś kamerę ustawiono tylko na niego i powstał potem film wystawiany też w jakichś przeglądach chyba filmów dokumentalnych, dzieło ocierające się o artyzm filmowy. Natomiast można by też poświęcić z pewnością film trenerowi Dujszebajewowi, bo to, co się wyrabia przy ławce, przy boisku, przez cały mecz, to też jest wspaniałe i niezwykłe. I przeróżne stany emocjonalne, które ten człowiek przechodzi. No mnie to fascynuje, świat trenera, jakie tam są emocje, jakie tam są nerwy. No i też oczywiście umiejętność, nie każdy ją ma, panowania nad tym wszystkim, co dookoła, żeby w tym ostatnim time-aucie przekazać to, co najważniejsze. On powiedział to, co było najważniejsze, więc no szapoba. Oprócz wszystkiego, co powiedziałeś, Krzysztof, to jest jeszcze ten moment, gdzie trzeba wyczuć, tak? Co trzeba powiedzieć jeszcze non-stop, pomimo tej dozy emocji, która też przecież się gdzieś tam w trenerze gotuje, w pewnym momencie podjąć decyzję, zaufajcie mi, zagrajcie to i to, bo ja wierzę, że to będzie dobre. I ta grupa facetów, który ma potem wyjść na boisko i to wykonać, no musi w to uwierzyć. Tak, żaden tam nie kręcił głową, nie, no co to za pomysł. Nie. Po prostu wrócili na boisko i zrobili swoje. Wywołaliście ten czas, więc posłuchajmy go. Zaczniemy grać! Kara! 3! Alek! Leo! Poszli na 5-1.
pogramy. Aleks, i gramy normalne. Tutaj ustawisz Julina między 1-2 i ty będziesz nie. I gramy. Jak oni pójdziemy 5-1, to wtedy Mio, ty na środek, a ty tutaj na razie grajesz. Ty stara. Duży spokój, każdy wie, co ma grać. No, a my tylko zacieramy ręce i patrzymy, jak to będzie wyglądało w końcówce. No i wyglądało. No. Tak, warto podejmować to ryzyko w sporcie i ten mecz po raz kolejny to Tak, oczywiście, natomiast zdarzają się też takie timeouty, gdzie wiadomo, trener opowiada fajne rzeczy. No, nie zawsze to wychodzi, po prostu sport na tym polega, więc tym razem się udało i tym razem to był bardzo dobry dzień w pracy i dobry dzień też dla kibiców, dzień relaksu ze swoją ulubioną dyscypliną, gdzie można było przeżyć fajne emocje i cieszyć się wreszcie z wygranej. Brawo. Za to kochamy tą dyscyplinę. Jak widzicie szansę Vive w starciu z Celje, czyli szóstą drużyną grupy A, z Celje, które jest w tej chwili, z drużyn, które zostały w tej fazie Ligi Mistrzów, najmłodszą drużyną spośród wszystkich, 21,98 to jest średnia wieku zawodników ze Słowenii, natomiast Kielczan 27,05. Tylko trzy drużyny mają tak naprawdę starsze, Wisła, Dynamo i THW. No, ciekawostka. Oglądaliśmy, komentowaliśmy nawet mecz Celje tydzień temu. Z Flensburgiem. Z Iwoną, tak, z Flensburgiem, Han de Witt. No cóż, najwięcej bramek straconych w grupie A, Celje Piwowarnej. To, co oni wyrabiali tam w obronie, no, niezwykły mecz. Czasem te mecze ze środka tygodnia to są troszeczkę inne mecze Ligi Mistrzów, mam wrażenie, i to był mecz totalnie od czapy. Upraszczając sprawę i mówiąc kolokwialnie, no nie sądzę, żeby oni postawili opór, poważny opór Vive. No tutaj mielibyśmy dużą sensację, jeżeli jeden mecz, jeżeli mecz w Celje, zakładam, to jest hala Słoweńców, zakończyłby się remisem, jednobramkowym zwycięstwem Kielcza. No to uznam to za dużą niespodziankę. No to jest ekipa, oczywiście nie można wnosić tylko po tym nieszczęsnym meczu z Flensburgiem, ale to jest ekipa jak najbardziej, nie wiem czy ekipa perspektywiczna, ale ma na pewno perspektywicznych, fajnych graczy, którzy w ciągu kilku lat mogą wyrosnąć na bardzo dobrych piłkarzy ręcznych. Natomiast no, plus jeden Portugalczyk. Tak, plus Portugalczyk oczywiście, Diogo Silva. Natomiast nie jest to ekipa, która zagrozi Vive. No nie. Myślę, że awans do czołowej szesnastki to jest i tak już... Po latach, po kilku latach wielka rzecz dla tego klubu i tyle. Michał, myślę, że to jest w głównej mierze, my tego nie możemy rozpatrywać jako jeden mecz, bo gdyby tak rzeczywiście się działo, że mecz wyjazdowy, że na przykład silniejsza drużyna, czyli PGE Vive jedzie do Celje i tam musi wygrać i awansować dalej, no to rzeczywiście byłaby jeszcze doza takiego, no, mecz wyjazdowy, oni grają u siebie, wielkie emocje, kibice i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem okazję skomentować mecz Celje z PSG. Oczywiście Celje przegrało, ale długimi momentami naprawdę wyglądało bardzo przyzwoicie. Oczywiście od razu się pojawiło pytanie, na ile PSG poważnie potraktowało to spotkanie, czy nie odpuścili sobie trochę, mieli zadanie do wykonania, wygrać i to zrobili Francuzi. Ale w kontekście dwóch meczu, ja tu się zgadzam z Krzysztofem, bo no nie ma mowy. Ten mecz może na Słowenii będzie emocjonujący, bo przyjdą naprawdę kibice. Oni tam fantastycznie kibicują, wspierają tych młodych, zdolnych, perspektywicznych graczy. Nie drużynę, tak jak powiedział Krzysztof, rzeczywiście, bo tam są takie perełeczki fajne, gdzie już pewnie nie jeden zespół z bardziej możnych rozgląda się, oczywiście, kiedy tylko będzie można zaprosić do siebie jednego, drugiego czy trzeciego gracza. Ale my mówimy o dwóch meczu, gdzie rewanż będzie odbywał się w Kielcach i tutaj ja bym też odbierał jako mega sensację, gdyby Vive miało się potknąć w starciu z takim rywalem. No tak, myślę, gdybym miał dzisiaj określić, no to powiedzmy, że bardzo szanuję Celje, piękna historia, cudownie szkolą zawodników, lubię piłkę słoweńską, więc no niech będzie tam na wyjeździe dwubramkowe zwycięstwo Vive, a u siebie no to już będzie przekonująco, tak sądzę. No, to jest bardzo realny scenariusz. Też się pod to podpisuję. O potencjalnym rywalu Vive lub Celje nie będziemy mówić, ale w każdym razie będzie to zwycięzca konfrontacji Dynamo Bukareszt PSG. Natomiast przejdźmy teraz do meczu nawciarzy. Orlen Wisła Płock przegrała w Irun z Bidasą.
Natomiast była to chyba kontrolowana porażka, tak można powiedzieć. Boże. Ja bym do końca w to nie wierzył, że była kontrolowana, ja szczególnie ucieszyłem. W kontekście drugiej połowy. No właśnie, pomyśl sobie, że druga połowa staje się nagle pierwszą połową. I to jak Baskowie zaczynają drugą połowę, tak w zasadzie gdyby tak zaczęli mecz, no to byłoby bardzo ciepło i byłoby bardzo nerwowo no właśnie, tam był już taki moment 21-18, prawda? Dla Hiszpanów. Czy wtedy ten awans według was mógł się właśnie już Ja wtedy zawsze patrzyłem od razu, ile jest czasu do końca i jak ten czas ucieka. I tutaj zawsze stał, nie uciekał, ale można powiedzieć. Zawsze była taka gdzieś tam ten bezpieczny margines, że jest coraz mniej, że to ja liczyłem na to, że to już będzie w końcu okej. Okay. To będzie ta akcja, w której nafciarze tak się zbiorą w sobie, zaczną narzucać jakby swój rytm grania. No, było ciężko. Ja powiem, oglądając ten mecz już na hali w Kielcach... Oglądaliśmy go z Bertusem Serwasem, prezesem. Dość mocno żeśmy ten mecz przeżywali i trzymali mocno kciuki, ale powiem, Krzysztof też chyba tak emocje tobie się udzielały. No, oczywiście. Komentowaliśmy też to z Dziupli, więc to jest troszeczkę inny odbiór. Zawsze trzeba tam sobie wyregulować poziom publiczności. Bardzo mi się podobali kibice Bidasoy, bo było głośno w tej hali, nawet nawciarze mówią, że to w zasadzie jest czołowa hala, jeżeli chodzi o poziom hałasu, bo Vardar, Dynamo w Bukareszcie miał okazję Michał komentować, więc tam jest głośno. No i ta kolejna to Artaleku. Więc piękna historia ożyła przy okazji tego spotkania, 25 lat od zdobycia trofeum Ligi Mistrzów przez Bidasoy, ówczesną Elgoriagę. I mam wrażenie, że no niesamowita wiara Basków w to, że można mecz wygrać i odwrócić losy dwumeczu, no chyba też w to wierzyli. Zresztą mówili otwarcie, niezależnie od tego, jak się zakończy dwumecz, to my będziemy walczyli do ostatniej minuty. No tak myślałem sobie po porażce w Płocku, no może po prostu tak mówią, bo tak wypada, bo taka jest kultura, powiedzmy, handbalowa i w ogóle sportowa taka kultura powinna być. Natomiast oni rzeczywiście pokazali, że mimo fatalnej pierwszej połowy w swoim wykonaniu, bądź co bądź zakończonej prowadzeniem Wisły dwubramkowym. W drugiej odrodzili się, no i Wisła mogła być w poważnych tarapatach. Brawo za awans, ale brawo za 3 z 4 połów rywalizacji z drużyną z Irun, ale za ostatnią część, no to nie, to trzeba tutaj posypać głowę popiołem. No właśnie, co może martwić sympatyków Wisły, to fakt, że no, nie ma tej stabilności i skuteczności też często, co pokazały chociażby tak, druga połowa meczu w Irun, a wcześniej, pamiętajmy też niedawno, co Płoczanie zagrali w Kielcach z Vive, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Tam też tylko 7 bramek zdobytych w pierwszej połowie. Ale to nie trzeba tak daleko sięgać, żeby aż przywoływać starcie nawciarzy w Kielcach, bo ten w sumie świetnym wynikiem zakończonym 7-bramkowym zwycięstwem w pierwszym meczu z Bidasoą, tych sytuacji bramkowych, których naciarze nie wykorzystali, wciąż było co niemiara. Przecież ten mecz, gdyby zakończył się różnicą 10-11 bramek, to w sytuacji, które nawciarze wykreowali, to byłaby taka bardzo, bardzo sprawiedliwa różnica. No, mylili się, tak? Szczególnie z tych sytuacji bardzo klarownych, z 6 metra, podogranych piłka do obrotowego. Ja sam pamiętam chyba 3 czy 4 sytuacje Renato Sulicza, który w czystych sytuacjach przegrywał pojedynki z bramkarzem. I ten pierwszy mecz już tak mógł kompletnie załatwić sprawę. W drugiej te demony, w drugim spotkaniu, szczególnie w tych drugich 30 minutach, rzeczywiście te demony nieskuteczności znów wyszły. No i teraz jak to w ogóle traktować? Czy to jest błąd trenera? Moim zdaniem nie, no bo taktyka się sprawdziła, skoro jest doprowadzona sytuacja z 6 metra, czy dla skrzydłowego, czy dla obrotowego, jesteś sam na sam z bramkarzem, no to już sorry, to już są tylko i wyłącznie twoje indywidualne umiejętności jako zawodnika, który na pewnym poziomie, my pamiętajmy, mówimy o graczach, którzy grają na poziomie Ligi Mistrzów, no takie sytuacje trzeba zamieniać na bramki. Tak, zgadza się. Natomiast niepokojące jest to, że o ile defensywa jest atutem nawciarzy, o tyle atak cały czas, nie wiem, czy jest piętą achillesową, ale... Znaczy nie, atak myślę, że się niestety opiera dziś, jeżeli chodzi o nawciarzy, na praktycznie jednym, dwóch zawodnikach. Jeżeli Rywal robi lekcję i znajdzie sposób, jak zneutralizować poczynania przede wszystkim Nico Mindegi i potem
tej chwili chyba największe zagrożenie rzutowe, czyli Zoltan Sita, no to w tym momencie zaczynamy drżeć, jak wykonać atak pozycyjny, jak zdobywać bramki, jeżeli dwie najważniejsze postaci kreujące grę, zdobywające bramki w drużynie Orlenu Wisły Płock są odłączone od gry. Tak, no wtedy wyjściem oczywiście jest ucieczka do mocnej obrony i grania kontrą, bo to przez jakiś czas może się sprawdzić, natomiast obawiam się, że w top 16 to już będzie niestety za mało i tam za mało i te ograniczenia mogą boleśnie się pojawić, natomiast cały czas na bramkarzach też nie można polegać. Ostatnio w kapitalnej formie Iwan Stefanowicz wybronił, można powiedzieć, ten... No tak, całe szczęście, że był, no bo przecież w tym drugim meczu tam były setki, które on wyciągał i ci biedni Baskowie będą myśleli o tym meczu pewnie bardzo, bardzo długo, bo dobrze wiedzą, że gdyby pokazali skuteczność też, to czego brakowało Wiśle, gdyby kilka setek więcej wykorzystali, no to mogło być różnie. Posłuchajmy jeszcze na koniec wypowiedzi Niko Mindegi po tym spotkaniu Wirun. Wielki mecz, świetne doświadczenie, jeden z najważniejszych dni w mojej karierze. Rywale walczyli do końca, zasługują na brawa, ale to my jesteśmy najszczęśliwsi. No te słowa tak naprawdę mówią wszystko. Ile znaczył dla nawciarzy ten mecz i ile znaczyć będzie kolejna konfrontacja z Wesprem, prawda? W 1/8 finału. Jak widzicie szanse Wisły, czy może dojść do powtórki choćby z 2014 bodaj roku, gdzie nawciarze wygrali u siebie jedną bramką z tym rywalem? Tak. Marcin Lijewski jeszcze wtedy grał, Mariusz Jurkiewicz chyba 34-33. Tak, tak, tak. Peter Nenadić jeszcze był w drugiej. O nie, no właśnie, to nie. Myślę, że Wisła ma takie same szanse jak Celje w meczu z Vive. No, chciałbym, żeby pierwsze spotkanie było zacięte, żeby hala ożyła, żeby nawciarze wyszli na to spotkanie z podniesioną głową. Myślę, że są do tego zdolni, bo są doświadczoną drużyną, mają doświadczonych graczy i przy właściwym przygotowaniu trenera Sabate, który też z pewnością będzie chciał pokazać, że jest dobrym szkoleniowcem akurat w meczu z Wesprem, a nie jakimś innym rywalem, to może być ciekawy pomysł na... Tak, tam w tym spotkaniu wiele wątków takich osobistych się pojawi. Tak, mam nadzieję, że Renato Sulicz też będzie na ten mecz zmotywowany, niekoniecznie boksersko, ale... Nie dostał właśnie żadnej czerwonej kartki w ostatnim meczu z Bidasą, więc żadnego tam kuksańca nie wypłacił rywalowi, więc no myślę, że będzie. Zdrowie powinno dopisać. No to będzie... Ciekawe spotkanie. Na pewno ten pierwszy mecz będzie bardzo ciekawy. To też jest dla nas szansa, bo Państwo oglądacie nasze transmisje, to wiecie, że zawsze przed meczem pokazujemy spodziewanych bohaterów spotkania, jak zwał, tak zwał. I to jest właśnie ten moment, kiedy w takim splicie przedmeczowym można zderzyć kogoś z Wisły, na przykład z Mirsadem Terziciem, dla którego obecność w takim zestawieniu to już będzie jakieś... Wydaje mi się jakaś niespodzianka, zaskoczenie, bo zazwyczaj poszukujemy bohaterów ofensywy. Zdobywają bramki, asystują, pięknie rzucają, a takich specjalistów od defensywy rzadko. No a z racji oczywiście spodziewanego przejścia Mirsada do Płocka, no to będzie szansa, żeby na takiej wizytówce filmowej go króciutko pokazać. A jeszcze teraz zaskoczymy się nie pomyli trochę teraz jeszcze, nie? Do szatni zejdzie tej, której trzeba. Tak, do tej jeszcze bliżej, go przypilnują. Do tej bliżej wyjścia. Tej smutniejszej, z tego co wiem, bo tam ściany takie białe i szafki takie niezaciekawe. Ale no cóż. Na kwiecień spodziewany jest powrót Przemysława Krajewskiego, a to oznaczałoby, że nie zagra w obu konfrontacjach z Wesprem w 1/8 finału. Na Bidasoe to wystarczyło, ale czy wystarczy na Węgrów? No, przydaje się bardzo w defensywie, Przemek, co tu dużo gadać. Wiadomo, że im dłuższa ławka i dłuższa kadra, tym lepiej. Natomiast no, trzeba grać tymi zawodnikami, których mamy do dyspozycji. Poza Przemkiem poważnych urazów nie ma. Wrócił Michał Daszek w kapitalnej formie. To mnie bardzo cieszy, bo... I stęskniony gry, bo to widać ewidentnie w jego takim zaangażowaniu, w tych emocjach, które pokazuje na boisku. To widać, że Michał oprócz tego, że leczył, to rzeczywiście zdążył zatęsknić za tymi emocjami, za chęcią do gry. No i jak wyszedł na boisko, to już praktycznie nie chce oddać ani centymetra boiska. To jest niesamowite, że po takiej przerwie tak szybko wrócił do dobrego poziomu, że ma obrzucane boisko, że nie wiem, nie kozłuje za linią,
tak już spłycając problem, wie co robić, podejmuje właściwe wybory, czy czasem tam nie rzuci siódemki, no to drobiazg jest, no bo to nie jest taka prosta sprawa w piłce ręcznej trafić z karnego, więc to jest bardzo pozytywna sprawa. I Michał już nie może się doczekać tych konfrontacji, bo usłyszeliśmy ostatnie słowa po tym ostatnim spotkaniu w Hiszpanii. Potrafimy grać z najlepszymi, nieraz to pokazywaliśmy, więc dawać Węgrów. No i na tym hura optymizmie powinni podejść nafciarze do spotkania z Wesprem, bo tak na dobrą sprawę wywalczyli sobie naprawdę prawo do tego, że jeszcze chociaż raz przed własną publicznością będą mogli w ramach Ligi Mistrzów zagrać w tym sezonie. No i powinni się cieszyć naprawdę z tego powodu, wyjść na boisko, pokazać absolutnie wszystko, co mają najlepsze i nie traktować tego absolutnie jakąś kary, że to jest kolejny mecz, że o Jezu, znowu nam się przyjdziemy. Chyba nie ma mowy. No, oczywiście, że tak. I tylko wyjść normalnie z wielką radochą, przecież po to walczyliśmy ponad połowę sezonu, stoczyliśmy ileś tam meczów plus dwumecz dość dramatyczny po to, aby właśnie wejść do tej szesnastki, aby móc zmierzyć się z jeszcze lepszymi i zobaczyć ten, czy sprawdzić nawet na sobie samym ten dystans, który dzieli Wisłę od tych najlepszych drużyn w Europie. Wisła i Vive to nie jedyne drużyny, które grają w fazie Pucharowej Ligi Mistrzów. Mamy też innych. Zakończyła się faza grupowa. Proponuję, żebyśmy zrobili sobie takie małe resume, wybrali rundy fazy grupowej. Na początek największe zaskoczenie, to was najbardziej zaskoczył. No, wydaje mi się, że faworytów tutaj do tej kategorii jest trzech. Porto, Aalborg lub Dinamo Bukareszt, które jako jedyne nie przegrało jeszcze meczu w Lidze Mistrzów. Tak, gdzie to widzicie niezwykłe. Tutaj to zaskoczenie? Znaczy ja bym, z jednej strony oczywiście Dynamo, które z roku na rok zrobiło duży postęp, ale dla mnie największe wrażenie jednak Porto, bo to jest drużyna, która wykwitła nam, tak, eksplodowała talentem, umiejętnościami, gdzie przed sezonem pewnie większość twierdziła, że będzie to takim klasyczny dostarczyciel punktów, może u siebie coś tam się uda. A okazuje się, że grupa ambitnych facetów, zarządzana przez jeszcze bardziej ambitnego Szweda, nagle robi kapitalną robotę i nie tylko u siebie, ale też i na wyjazdach. I z drużyny takiej mało znanej, może mało docenianej, troszeczkę może przez niektórych lekceważonej, stanęli chłopaki z wypiętą piersią, zderzyli się, postawili fajną ścianę i dzisiaj mogą naprawdę być mega zadowoleni, że to tam nie ma zmiłuj, że to jest drużyna, która bez kompleksów będzie walczyła czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Hiszpanii i każdy musi się z nimi liczyć. Czy nawet w Danii, bo chyba możemy sobie powiedzieć szczerze, że Porto może pokonać Duńczyków z Aalborga. Może, ale nie musi. Mieli bardzo dobrą jesień. Ciekaw jestem, jak zagrają w fazie pucharowej. Aalborg też może być bardzo zadowolony. Dwa zwycięstwa z Flensburgiem. Zgadza się, więc to będzie ciekawa konfrontacja. Stawiałbym chyba na Duńczyków w tym duecie, natomiast jeżeli Porto awansuje, to ciekaw jestem, jak zaprezentuje się w meczach z Kilonią, która już jest przygotowana do walki w ćwierćfinale, no bo pamiętamy te mecze z grupy niesamowite, przecież Porto wygrało w Kilonii i przegrało minimalnie u siebie. Niezwykłe mecze, to też pokazało wtedy, być może pewien kryzys, Kilonia wtedy przechodziła w Lidze Mistrzów, jak wielkie znaczenie zwycięstwo na terenie Porto miało dla THW, bo ten mecz też pokazywaliśmy na naszych antenach. I nie było to wielkie spotkanie, natomiast Kilonia rzutem na taśmę ten mecz wygrała i oni na środku placu skakali z radości, tak jakby wygrali mecz w turnieju finałowym Ligi Mistrzów. To było niesamowite, tak doświadczony i wielki klub jak Kilonia cieszy się z podbicia Porto. Zatem takich obrazków było sporo jesienią, no i też na początku tego roku. Porto, rewelacja rozgrywek, niespodzianka. Tak, no to chyba numer jeden u mnie też. Bo oczywiście my musimy docenić na przykład Dinamo, które kroczyło od zwycięstwa do zwycięstwa, odprawiała wszystkich, że tak powiem, z kwitkiem, ale no, grupy CD jednak nijak się mają do tych grup AB. Ta jakość sportowa rywali w tym i w tych grupach jest jednak dość znaczna. Tak, przekonało się o tym Elverum, które zagrało w gronie najlepszych i zdobyło 3 punkty. Więc przeskok bywa bolesny. Największe rozczarowanie.
kto panów rozczarował w Lidze Mistrzów zespół? Największe rozczarowanie. No cóż. Czy można liczyć tutaj zespół? Chyba więcej się, tak, chyba więcej się spodziewałem po Flensburgu mimo wszystko. Oczywiście tam pewne problemy z kontuzjami mieli w trakcie sezonu, ale w Bundeslidze wyglądają bardzo solidnie, więc potrafią punktować i potrafią wygrywać. Jestem rozczarowany grą Flensburga w Lidze Mistrzów, podejściem Flensburga, bo mam wrażenie, że dawali tam trochę mniej niż w poprzednich sezonach od siebie. Koncentrują się oczywiście na Bundeslidze, wiadomo, znamy te wszystkie historie i jestem z drugiej strony też rozczarowany rolą Michała Jureckiego w tym zespole. Czyli taki przez pryzmat jednak patriotyzm przez ciebie przemawia. Wiesz co, tak, oczywiście, no bo przecież zobacz, śledzimy, wiesz, zawsze sprawdzam wyniki danej kolejki, to patrzę jak wypadł Jurecki, patrzę jak wypadł Sypszak. Ta. Patrzę, czy Paczkowski się znalazł w składzie. Ale wspomniałeś o tym, że jednak Niemcy od długiego czasu zawsze tak było, tak? Bundesliga Bundesligą, Liga Mistrzów troszeczkę nawet na boku. Oczywiście. I rzeczywiście dzisiaj, teraz w tych rozgrywkach było to mocno widać. Dla mnie takim rozczarowaniem... Ale pamiętasz Flensburg w Raniesza, no to oni przecież potrafili grać i w Bundeslidze, i w Lidze Mistrzów bez kalkulowania. Ale no to gdzie była teraz piłka ręczna, która się oglądało. Bez Raniesza i gdzie sam Raniesz? No tutaj musimy troszeczkę to zweryfikować. Znakomicie prowadzona Słowenia na ostatnich No, o, to zgadza się. A ja mam troszkę taki niedosyt, jeżeli chodzi o drużynę z Zagrzebia, bo to Ty jest jeszcze taka wierzysz, ekipa... RK Zagrzeb. To jest taka ekipa, która... Jakiś czas temu, owszem, może już ktoś powie, że to lata temu i tak dalej, no nadawała ton tym rozgrywkom, była na absolutnym topie i to jest przecież, jaką oni mają tam kuźnię talentów. No jeżeli byśmy tak wymienili, ilu Chorwatów gra naprawdę na tym najwyższym światowym poziomie, to pewnie byśmy mogli tak wymieniać i podziwiać tych, tych zawodników. I okazuje się, że w najlepszej drużynie Chorwacji wciąż czegoś brakuje. Organizacyjnie moim zdaniem oni bardzo leżą. Aby troszeczkę tam dołączyć do tych dobrych czasów, znów nawiązać wynikami, nie chęciami, ale wynikami do tych czasów, kiedy rzeczywiście tutaj byli wielkim, wielkim klubem. Historyczna sprawa, do zespołu Zagrzebia dołączyli też Chińczycy, dwaj Chińczycy. Jeden już wpisał się na listę strzelców. Zgadza pierwszy się. Bramkarz w historii. Pan bramkarz. Tak, Quang Wang. Można. Może podglądali Uniwersytet Pekiński, grywający z ekipami z Europy w poprzednim sezonie. Jakiś mecz, pamiętam, wpadł mi gdzieś tam pod rękę. Cóż to były za rozgrywki? Czy to był jakiś EHF Cup? Mniejsza z tym, tak czy inaczej, Uniwersytet Pekiński występował, przyjeżdżał do Chorwacji, mecze rozgrywał. No, były to mecze kończone wynikami 14-39, coś w tym rodzaju. Więc propozycja dla koneserów, jak występy Wielkiej Brytanii na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. No to tego się nie oglądało. Ale jako ciekawostkę można było potraktować, więc być może ten rynek chorwacki przyjrzał się kilku perspektywicznym graczom chińskiego pochodzenia. No niech się rozwija piłka ręczna. Panowie, który mecz wam utkwił najbardziej? Może też być to spotkanie z udziałem polskiego zespołu. Najbardziej. No, panie Michale, co tam? W Kielcach się było ostatnio, więc to na pewno przychodzi do głowy. No tak, najbardziej się pamięta chyba te mecze z udziałem naszych drużyn. No ale też myślę, że to są te mecze, które elektryzują też całą Europę. No starcia... Pik PSG chociażby, prawda? Są naprawdę takie, które człowiek się zasiada z wielką przyjemnością, odpala telewizor, aby obejrzeć taki mecz i oczekuję najczęściej no, czegoś, co mnie zachwyci, tak? Poziomu naprawdę artyzmu wręcz na boisku. I o ile tam zagrają takie dwie drużyny na poziomie, którego się oczekuje, to naprawdę można podziwiać, siedzieć, obejrzeć znowu powtórkę, bo jest tyle tam tych drobnych szczegółów, które są podniesione do praktycznie wykonania wręcz artystycznego, że naprawdę jest to wielka, wielka przyjemność. Mnie się bardzo miło oglądało w tym sezonie mecze PIK-u. Wspomniany mecz z PSG, Łukasz, przez ciebie to było, no, było wspaniałe. Jest niesamowity ten Kanejas, który w swoim wielbłądzim tempie jest zabójczo skuteczny. No ile znaczy inteligencja i reagowanie na to, co się dzieje na placu po prostu. No to jest człowiek, który w ułamku sekundy może podjąć właściwą decyzję, uśpić obronę, stoją płasko, nie chcą bronić, rzuci, gdzieś tam po koźle wpadnie, odbije się jakaś obcierka, skuteczność, wraca powoli do obrony, cieszy się też, jakby już był przemęczony całym swoim żywotem szczypiorniakowym. To było wspaniałe, no i zastanawiam się,
w przypadku awansu Vesprem do ćwierćfinału, zakładam, że PiK pokona Vardar. Kto będzie lepszy w tym duecie? I stawiałbym na PiK mimo wszystko. Mimo tego, że to jednak Vesprem wydaje się być ekipą w uderzeniu, ale życzę awansu do turnieju finałowego ekipie PiKu Seged. Myślę, że są do tego zdolni. Czy Aleks Dujszebajew może zostać królem strzelców rozgrywek? Pewnie już raz został. 65 goli na razie, tylko 10 mniej od pierwszego Hugo Descata. A dlaczego nie? No dopóki piłka w grze i Vive będzie szło dalej, oby do Kolonii włącznie, to dlaczego nie? Tylko życzyć zdrowia Aleksowi, żeby nie przydarzyła się żadna kontuzja i do boju. Tak, myślę, że jest w stanie zdobywać bramki w każdym meczu, z każdym rywalem. I to nawet oczywiście nawet tego, że mimo tego, że rywale będą przygotowani, bo wiedzą, na co go stać, znają go bardzo dobrze, czy z reprezentacji, czy z klubu, z Ligi Mistrzów. Więc myślę, że bramki będzie zdobywał. To jest jak u Panku, jeśli będzie zdrowy. No. Gwoli ścisłości przypomnijmy jeszcze pozostałe spotkania, które zostaną rozegrane w 1/8 finału. Flensburg kontra Montpellier, Dynamo PSG, Vardar kopie PiK Seged. Barca i THW mają w tej rundzie wolne. Czy przewidujecie panowie jakieś niespodzianki jeszcze w tej fazie, oprócz w Płocku? Wiesz, zastanawiam się nad konfrontacją Flensburga z Montpellier. To jest bardzo ciekawy duet. I zastanawiam się potem, kto z tego duetu może sprawić większe problemy Barcelonie. Mam wrażenie, że to Montpellier może się postawić w dumie Katalonii. W kontekście tego, co nawet mówiłeś wcześniej, Krzysztof, tutaj myślę, że Montpellier będzie przede wszystkim nawet bardziej zmotywowane do tego dwumeczu. A dwa, no patrzymy też przez pryzmat meczów, które mogliśmy oglądać i to Montpellier wygląda naprawdę coraz lepiej z meczu na mecz i tutaj w tym starciu akurat rzeczywiście myślę, że delikatnie szanse po stronie Francuzów. Czyli powtórka sprzed 2 lat bodaj, możliwe. No tak. Myślę, że tak. Więc to jest ciekawy duet. Porto Olborg, no to też powinno być coś do oglądania. No właśnie, Wisła Vesprem, Vardar, PiK. Myślę, że się nie powtórzy sensacja z poprzedniego sezonu, kiedy Vardar na ostatniej prostej pozbawił PiK udziału w turnieju finałowym. Niesamowity mecz, też z podtekstami, jakaś konferencja prasowa po spotkaniu, na której Staszek Skube i Juan Carlos Pastor zaczęli pod swoim adresem formułować jakieś pretensje z okresu wspólnej pracy w Segedynie. Podteksty są, rywalizacja pewnie będzie gorąca, biorąc pod uwagę jedną i drugą halę, no ale mimo wszystko PiK. Czyli co, PiK, Vesprem, Porto albo Olborg. Montpellier. PSG. No będzie to zacna grupa 8 drużyn. Będzie zaszczytem znaleźć się w tym gronie dla każdego z nich. Ta faza rozpocznie się już od 18 marca. Rewanże tydzień później, także szybko dowiemy się, kto wystąpi w ćwierćfinałach tych rozgrywek. Teraz mamy krótką przerwę. Panowie, dziękuję wam za przybycie do studia. Michał Dziękujemy. Matysik. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bandych. Dziękuję. Spotykamy się za 2 tygodnie bodaj w Radio Kanał Kontratak. Łukasz Lasia, ja państwu dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.